Witam Państwa serdecznie w programie Dzień Dobry NGO. Przygotowaliśmy go, ponieważ sytuacja wokół nas jest nieco inna niż była rok temu albo dwa lata temu. Program został przygotowany z okazji Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych. Opowiemy w nim o organizacjach pozarządowych. Pokażemy Wam, że organizacje pozarządowe to idealne miejsce, by realizować swoje pasje, by działać tak naprawdę i w sposób na ogół wolontarialny robić coś dobrego dla całej społeczności gminy Skawina. Zanim przejdziemy do rozmowy z naszymi gośćmi z organizacji pozarządowych, zaprosiliśmy włodarza gminy, pana burmistrza Norberta Rzepisko. Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam bardzo serdecznie. Panie burmistrzu, to już czwarty dzień organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych. W tym roku w nieco innej formie, przenosimy go niemalże w całości do internetu, ale nie rezygnujemy, nie poddajemy się. Dlaczego dopis jest ważny? W gminie Skawina dopis jest bardzo ważny. Mamy bardzo dużą ilość organizacji społecznych, które działają na terenie naszej gminy. To jest niemal 100 organizacji. Działają w bardzo szerokim spektrum i od kilku lat, dzisiaj był czwarty raz, organizujemy Dzień Organizacji Społecznych i cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem. Przychodzi bardzo wiele osób i te bardzo wiele osób pokazują, jak organizacje pozarządowe są ważne dla mieszkańców naszej gminy, ponieważ w bardzo wielu tych organizacjach można znaleźć partnerów w tych ideach, inicjatywach, które chcielibyśmy sobie wspólnie razem zorganizować. Stąd widzimy, jak bardzo mocno wkomponowały się organizacje samorządowe, społeczne w życie samorządowe gminy Skawina. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jak dobrze odbierane są przez mieszkańców naszej gminy. Dlatego też potężny ukłon w ich stronę. Dlatego też dzisiaj rozpoczynamy dni organizacji społecznych i chcemy pokazać, jak one są dla nas istotne. Jednocześnie chcemy, żeby one mogły zapromować siebie, w tym wypadku w internecie. Niestety GIS, niestety pandemia zmusza nas do tego, by zrobić to w ten sposób. Ale spodziewamy się, że będą również bardzo dobre miały odbiory te nagrania, te prezentacje w internecie, które państwo i organizacje samorządowe, społeczne przygotowały. Władze gminy wspierają organizacje pozarządowe. Władze gminy wiedzą o tym, jak bardzo ważną one rolę odgrywają dla życia całej gminy Skawina, ale dlaczego właśnie pan, panie burmistrzu, wspiera organizacje pozarządowe? No cóż, trzeba powiedzieć wprost, że sam osobiście wywodzę się z kilku organizacji społecznych, które zakładałem. Dzisiaj działają już samodzielnie, bez mojego udziału. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, organizacje społeczne działają w tak szerokim spektrum, że gdyby nie one, gmina musiałaby udźwignąć całość funkcjonowania tych wszystkich aspektów życia na terenie gminy. Bo mówimy tutaj o bezpieczeństwie, straż pożarna, ale mówimy również i o edukacji, mówimy o sporcie bardzo szeroko pojętym. Mówimy również, nie wiem, o przysłowiowych przyjaciołach boczku, którzy spotykają się po to, żeby wspólnie razem spędzić czas, ponieważ się lubią i zarejestrowali się również w jakiś sposób formalnie. Dlatego też znając funkcjonowanie, znając jak ważne jest działanie w organizacjach i w ogóle jak ważne są organizacje, ja osobiście wspieram je bardzo, a jednocześnie gmina wspiera je i mentalnie, patrz na różnego rodzaju osoby, które zaangażowane są, by pomóc organizacjom pozarządowym, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wspieramy je również materialnie na różnego rodzaju ich pomysły, po to, żeby te pomysły były lepiej zorganizowane, żeby docierały do większej grupy ludzi. NGOsy właśnie przejęły część zadań gminy. Jednym z powodów jest chyba bardzo wielkie zaangażowanie w ich działalność. Na pewno. Tutaj ciężko się nie zgodzić z pana wypowiedzią. Uważamy, że gdyby nie NGOsy, byłoby na pewno w naszej gminie o wiele mniej kolorowo, o wiele mniej wesoło, o wiele mniej atrakcyjnie. A tak to wystarczy wyjść na ulicę i zobaczyć, jak wiele tych organizacji działa i jak w skrajnie różnych pomysłach się odnajdują. Są formalne i są nieformalne, nie wiem. Wieczorami w parku Skawina biega, jednakowo ubrana, kapitalnie to wygląda. Mało tego, bardzo wiele osób świetnie go odbiera. Wystarczy iść, nie wiem, w różne inne miejsca miasta i widać po prostu, że te organizacje działają. Chwała i cześć członkom, organizatorom, pomysłodawcom. Trzymam kciuki, niech się dzieje jak najlepiej.
Dni organizacji to taka okazja do świętowania, pokazania mieszkańcom, co organizacje robią, ale też docenienia samych organizacji. Czego z okazji tego święta w tym roku szczególnie życzyłby pan burmistrz organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym? Bardzo trudne pytanie. Na pewno, żeby nie straciły zapału. Na pewno, żeby nie brakło im środków, bo czasami o przysłowiową stówkę można się potknąć, i żeby znaleźli i partnerów, i odbiorców w tym, co robią. I wytrwałość, bo ta wytrwałość w ich działaniu jest bardzo ważna. Tego im z całego serca życzę. To mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie, w ramach którego będziemy przedstawiać organizację, rozmawiać z naszymi gośćmi, będzie też do tego przyczynkiem. Przez najbliższe kilka godzin zapraszamy Państwa do tego, żeby razem z nami wziąć udział w rozmowach z przedstawicielami kilkunastu organizacji pozarządowych. Myślę, że wydarzy się to, o czym pan burmistrz mówił. Będzie można dowiedzieć się czegoś więcej o nich, będzie można być może pomyśleć o tym, jak dołączyć, jak zostać partnerem, jak wesprzeć. No a potem przez następne dni wziąć udział w innych wydarzeniach, które przygotowaliśmy w ramach tegorocznych Dni Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych. Bardzo dziękuję panu burmistrzu za rozmowę, a my wrócimy zaraz do pierwszego spotkania po krótkiej przerwie.